Jak się czujesz w roli Pauliny? Dobrze. Po tylu latach powrót, czy ty tęskniłaś za tą postacią? Czy tęskniłam? Dopóki nie wiedziałam, czy Brzydula będzie, no to nie tęskniłam, no bo jakby to było coś, co się skończyło. Miałam sentyment do tego, bo cały czas gdzieś tam się ta Brzydula pojawia, ta pierwsza część w telewizji. I bardzo dobrze to wspominałam. Natomiast czy bym tęskniła? Dopiero zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak się pojawiła taka opcja, że dalej będziemy kręcić i co to w ogóle będzie, i jakie to będzie, jak ja to ogarnę, czy ja w ogóle mogę to, w to wejść w ogóle znowu. To coś takiego bardziej, no. Paulina Febo w tym sezonie pokazuje, że jednak nazwisko Febo wiąże się dość mocno z modą. Czy tobie się podobają jej stylizacje? Czy to też jest taki twój styl? Czy to jest coś innego, w czym ty możesz się też teraz poczuć? To nie jest mój styl jako Mai, ale bardzo mi się podoba styl Pauliny Febo. No dużo też rzeczy jest jakby w stosunku do tamtej wersji, do tamtej transzy jest szyte na miarę, więc to zawsze ma znaczenie, bo jednak dopasowanie do sylwetki to zawsze ta ubranie inaczej wygląda. Nie no, fantastyczne są garnitury takie z grubej wełny, takie właściwie rzeczy troszkę z lat 50., czy te spódnice na przykład tiulowe, które są, ja się bardzo dobrze w tym czuję, bardzo się dobrze w tym czuję, do tego stopnia, że aż zamierzam sobie kupić spódnicę tiulową, co kiedyś dla mnie było w ogóle nie, w ogóle w głowie mi się nie mieściło, bo generalnie ja wolę taki bardziej luźny styl, taki dresowy, ale czasem też spódnicę lubię włożyć. Ty w jednym z wywiadów powiedziałaś, że Paulina dopiero w tym sezonie pokaże pazurki. Czy ona je już pokazała, czy dopiero ta wendetta przed widzami? Dopiero wendetta przed widzami, absolutnie, oczywiście, że tak. Jeszcze nie pokazała. Teraz ja myślę, że ona się pokazała bardziej teraz jak taka dobra włoska matka. To jeszcze czas nie przyszedł na nią, ale zaraz, już wkrótce. Właśnie, odnośnie tej dobrej włoskiej matki, nie da się tego ukryć, że Paulina wciąż kocha Marka. Czy jest szansa, że z tego coś będzie? Czy Paulina ma na to nadzieję? No, Paulina ma na to nadzieję, inaczej by nie próbowała i będzie próbowała, ale jeszcze bardziej niż to widzieliśmy do tej pory. Czy coś z tego będzie? Nie wiem i nie mogę powiedzieć. Myślę, że widzowie byliby załamani, gdyby coś z tego było. Natomiast próbować zawsze można. No właśnie, a czy taki związek na siłę miałby szansę przetrwać? Nie sądzę. Nie sądzę. Myślę, że to byłby sztuczny twór.